Drodzy producenci, jak najbardziej mieszkańcy Lublina, jak również innych miast Polski cenią sobie humor i kabaret. Nie rezygnujmy z tej formy rozrywki i róbmy wszystko, żeby też tą formą przekazywać różne informacje dnia codziennego, jak również historycznych. Życzę powodzenia, życzę wytrwałości, poparcie społeczeństwa z mojej strony i macie jak największe. Czekam na program. No dzięki Bogu, już weekend się zbliża, tak więc ciekaw jestem, co ciekawego ze strony kabaretów będzie pokazane. Nie możemy się doczekać. No! Niesamowity, przezabawny, cudowny, ociekający inteligentnym humorem, normalny, fantastyczny program o nazwie na kanale drugim Telewizji Polskiej w weekend. Dzięki Bogu, juu! Także w dzień poprzedni. Weekend! Weekend! Będę oglądał Dzięki Bogu Już Weekend. Czekam. Z chęcią będziemy śledzić nowy program Dzięki Bogu Już Weekend od marca w TVP2. Dzięki Bogu już w weekend, więc jesteśmy chyba jako Lublinianie, no tak może w imieniu Lublinian się wypowiem, że chyba byśmy bardzo chcieli, żeby było i żeby było wznowienie, żeby to się odbywało. No po prostu jesteśmy przyzwyczajeni, a przynajmniej. Moi znajomi nieraz sobie powtarzają, ja nie mam daru do opowiadania kawałów, ale są moi znajomi, którzy tak świetnie potrafią właśnie przekazywać, powtarzać, także potrzebny jest ten program jak najbardziej i zapraszam. Już nie mogę się doczekać, kiedy w marcu pojawi się program Dzięki Bogu, że już weekend na TVP2. Zapraszam do oglądania. Z bardzo dużą niecierpliwością i entuzjazmem czekam na nowy program kabaretowy Dzięki Bogu Już Weekend, który na pewno obejrzę i polecę, jeśli mi się spodoba. Dzięki Bogu Już Weekend można oglądać. Kurde, nie mogę się doczekać programu Dzięki Bogu Już Weekend. Nie mogę się doczekać, będę na 100% go oglądał, co nie?